duża liczba uchodźców z Ukrainy dla nas wszystkich jest zaskoczeniem. Natomiast ubezpieczyciele na tyle, ile potrafią, starają się pomóc. Niektóre zakłady ubezpieczeń udostępniają OC graniczne bezkosztowo dla obywateli ukraińskich. Niektórzy udostępniają infolinię w języku ukraińskim, dzięki czemu te osoby mogą skontaktować się z ubezpieczycielami. Między innymi zawrzeć umowy też w uproszczony sposób, ponieważ część ubezpieczycieli rezygnuje z wymogu posiadania numeru PESEL. I mamy też inne też oferty na rynku. Między innymi Unika udostępnia dla swoich klientów, którzy posiadają ubezpieczenie nieruchomości, a którzy z kolei przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ubezpieczenie OC najemcy. To rozszerzenie będzie odbywało się bezkosztowo. Wystarczy wejść na stronę internetową i wypełnić specjalny formularz i wyrazić chęć przystąpienia do tego programu pomocowego. I wówczas taka polisa zostanie rozszerzona o ubezpieczenie OC najemcy. Dzięki temu Zakład Ubezpieczeń pokryje szkody, które te osoby wyrządzą w imieniu właściciela. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, z którymi współpracujemy, które to z kolei wynajmują mieszkania uchodźcom z Ukrainy, jesteśmy w stanie zaoferować ubezpieczenie tych mieszkań za symboliczną złotówkę. W ostatnim czasie do polskich szkół trafiło wielu uczniów i wiele dzieci z Ukrainy. I w związku z tym powinny one być objęte ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, tak samo jak dzieci polskie. Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w związku z tym ubezpieczyciele w Polsce, w tym na przykład Unika, umożliwiliśmy bezpłatne przystąpienie do takiego ubezpieczenia uczniom z Ukrainy. Uczniowie z Ukrainy obejmowani są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w takim samym zakresie jak uczniowie polscy. Natomiast maksymalnie uprościliśmy procedurę obejmowania tą ochroną ubezpieczeniową i wystarczy do nas przesłanie imiennego zgłoszenia ucznia, który ma być nią objęty.